serdecznie. Będę właściwie kontynuował zajęcia, te, które były po obiedzie. Temat jest taki trochę wykraczający poza mini koszykówkę, bo temat jest szybkość, wytrzymałość. Także generalnie pracujemy na tym poziomie, na takim dużym poziomie, na takim dużym jakby w zakresie ogólności. A tutaj no, to są takie tematy dosyć już bardziej szczegółowe, dlatego ja zaznaczałem po południu, że będzie można to wykorzystać być może teraz, być może część teraz, część być może troszeczkę później, jak już te umiejętności będą większe, no i będzie potrzebne troszkę bardziej takie bardziej selektywne podejście do niektórych rzeczy. Ja tak zacznę od takiego małego powtórzenia, żeby wejść w temat tego, co było. W sensie mówienia do was oczywiście werbalnym. Potem zrobię parę ćwiczeń takich zintegrowanych, szybkościowych z elementami koszykówki, jakby kontynuację tego, co było rano, i później przejdziemy do elementu wytrzymałości. Natomiast ja mówię, zawsze lubię, jak jest troszkę podłoża teoretycznego do tego, żebyśmy rozumieli, co pod tymi pojęciami się kryje. Więc rano mówiłem o tym, że te elementy szybkościowe to są takie wysiłki o maksymalnej intensywności, oczywiście, które trwają gdzieś tam do tych 8-10 sekund maksymalnie. To, co się dzieje w organizmie, to jest kwestia metabolizmu fosfagenowego, fosfokreatyna. Szybko się wyczerpuje, natomiast czy jej zasoby się ulegają szybkiemu zużyciu, ale ona się bardzo szybko regeneruje. I stąd też bardzo ważne jest to, żeby też jeżeli robimy taki trening szybkościowy, żeby stosować odpowiednie przerwy wypoczynkowe. Mówiłem o tym, o układzie takim czas wysiłku do czasu przerwy 1-6, czyli ta przerwa, czy 1-4, no to jest tak, już takie minimum. I to jest, wtedy rzeczywiście mamy do czynienia z tym, że kształtujemy szybkość. W przeciwnym razie będziemy kształtowali wytrzymałość szybkościową. Zwracałem uwagę w aspekcie koszykówki na to, że mamy do czynienia z różnymi tymi aktywnościami właśnie szybkościowymi o maksymalnej intensywności. Jedna taka prosta to jest to, że jeżeli jest tranzycja, to biegamy liniowo. Druga to jest tranzycja offense-defense, jest zmiana kierunku pod kątem 180 stopni. Dużo jest oczywiście, bardzo dużo jest hamowań, przyspieszeń i poruszania nieliniowego. I to jest dla nas klucz. Plus drugi klucz to jest według mnie nie jest liniówka, tylko kluczem oprócz poruszania nieliniowego jest zwinność. I to są te komponenty, które musimy kształtować, żeby rzeczywiście już na tym poziomie później dojrzałym, już takiej normalnej rywalizacji, nie dziecięcym, ten gracz posiadał. Bez tego oczywiście rywalizacja jest bardzo trudna, wręcz powiedziałbym niemożliwa. Więc to jest jakby, to są te najważniejsze aspekty. Oczywiście robimy to wszystko wtedy, gdy są wyświeżeni na początku zajęć. Tak jak mówiłem, ten czas trwania takiego segmentu szybkościowego, on nie powinien przekraczać gdzieś 20 minut, to jest maks. Oczywiście odpowiednie przerwy wynikające z organizacji grupy. Ustawiłem takie cztery ćwiczenia po południu, gdzie było bieg liniowy, gdzie był taki shuttle run, czyli z tym nawrotem o 180 stopni, gdzie był bieg ze zmianą kierunku i gdzie był T-test typowo zwinnościowy, znaczy taki układ do typowo zwinnościowego przejścia z biegu w przód do slajdu i do biegu w tył. Z dotknięciem oczywiście pachołków, czyli ten element zwinnościowy. Więc to było. Mówiłem też o tym, że, bo to jest kwestia też oczywiście diagnozowania zdolności, mówiłem o tym, że to diagnozowanie układu szybkościowego w zasadzie w oparciu o stoper jest niemożliwe. Więc żeby rzeczywiście, czy teraz to pewnie byłoby bardzo trudne, bo nie macie dostępu, no ale na takim poziomie, które bardziej zaawansowane, tego są potrzebne fotokomórki. Bez tego nie ma jak tego zrobić. Mówiłem też o tym i pokazywałem, jak to jest, jak to można robić fajnie.
że mamy, jeżeli mamy tą liniówkę, czyli ten test sprintu na 24 metrach, to możemy ustawić oczywiście fotokomórki na starcie, później na 5 metrach, na 14 metrach i na 24. Są potrzebne 4 bramki. Dlaczego? Dlatego, że tu jest drugi test, to był ze zmianą kierunku, był Kodat. To jest taki test, który zaczyna się od 5 metrów biegu liniowego. Potem jest 9 metrów, jest po zygzaku w odcinkach 3-metrowych ze zmianą kierunku i na końcu jest 10 metrów sprintu. Jak sobie to przeliczycie, to jest dokładnie odpowiada i to bramki są ustawione tak samo, są na starcie. Bramka jest na 5 metrach, bramka jest po tych 9 metrach zygzaka i czwarta bramka jest na końcu na mecie. I dlaczego tak? Dlatego, że jesteśmy w stanie wtedy zobaczyć sobie, jaka jest różnica czasu na poszczególnych odcinkach, gdzie występują różne elementy, ponieważ jak jest start, to przy tych pierwszych 5 metrach, żeby zmienić kierunek, trzeba wyhamować, czyli jest hamowanie. Potem oczywiście trzeba się odbić z nogi zewnętrznej i wykonać zmianę. To jest oczywiście technika, to jest umiejętność też. To jest kwestia mocy, kwestia zmiany tego kierunku. Musimy zrobić ten zygzak, przejść. Potem oczywiście jest po wyjściu z ostatniego pachołka jest przyspieszenie. Te 10 metrów do końca jest kwestia przyspieszenia. I jeżeli zmierzymy sobie to tak na liniówce i zmierzymy na tym poruszaniu nieliniowym, zmierzymy to samo, no to jeżeli oczywiście wyjdzie nam różnica w czasie, jest rzeczą jasną, że tutaj ten czas na tej nieliniowym poruszaniu będzie dłuższy, prawda? Więc możemy sobie określić wtedy, jaka jest ta różnica, ile tracimy na tych zmianach. Czyli generalnie jaka jest sprawność graczy, jeżeli chodzi o właśnie to poruszanie nieliniowe, tak jak powiedziałem, kluczowe generalnie w baskecie. I to jest jakby jeden element. Drugi element, T-test, potrzebna jest jedna bramka tylko na wejściu, bo to jest 5 metrów, 2,5 i 2,5, to jest litera T. Pewnie znacie ten test, jest pachołek, 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 czyli mamy 4 pachołki. Poruszanie jest wyjście z bramki, jest start, jest dobiegnięcie, dotknięcie pachołka, slide, slide, slide do środka, dotknięcie pachołka i back pedal, czyli ten ruch tyłem, bieg tyłem jest do końca. No i czas jest oczywiście wynikiem tego testu. Bramka jest startowa i bramka jest, ta sama bramka jednocześnie jest metą. To jest absolutnie próba zwinnościowa. Ten taki test, ważne jest to, żeby też zmierzyć tą zdolność w układzie nabiegania, nie tylko ze startu zatrzymanego, ale też ze startu lotnego. Stąd jest ten test, gdzie jest nabieg 5-metrowy, potem jest 10 metrów sprintu, gdzie jest po 10 metrach jest bramka, która się włącza, po tych 5 metrach jest bramka, która włącza start. Jest dojście do końca jeszcze powyżej tego 5 metrów, jest zmiana kierunku o 180 stopni i tam jest bramka zamykająca. Więc to jest taka sprawność, typowo zmiana kierunku w układzie takiego nawrotu o 180 stopni, który występuje normalnie w grze dosyć często, no bo biegamy do ataku, biegamy do obrony, biegamy do ataku. Czasem musimy tą zmianę zrobić bardzo gwałtownie. Więc tutaj cudów nie było. To nie są cuda. To nie jest coś, nie wiadomo, z kosmosu, z Księżyca. My szukamy czasem bardzo skomplikowanych rozwiązań, nie wiem, błyskotliwych, nie wiadomo jakich. Ważniejsze jest to, żeby to rzeczywiście kształtować to, co chcemy kształtować. Można to robić nawet w prosty sposób, ale żeby efekt tego, co robimy, był taki, jaki zamierzamy. A nie, że fajnie to wszystko wygląda, natomiast efektu nie ma żadnego. Więc to jest według mnie taka kluczowa rzecz. Zależało mi na tym, żebyście zobaczyli te różne przejawy, te różne jakby, jak to poruszanie szybkościowe, to takie z maksymalną prędkością, ono jest wielowariantowe w koszykówce, że nie jest kwestią, że my będziemy mierzyć na 60 metrów sobie stoperem prędkość w układzie liniowym, bo to nie jest najważniejsze. To nie jest umiejętność w tym zakresie dla nas najważniejsza. Dla nas najważniejsze jest hamowanie, przyspieszenie, ten hesitation taki, że zamrażamy gościa i przyspieszamy, tak? Że idziemy na pewnej prędkości, że hamujemy, on odpada i mamy separację do tego, żeby wykonać rzut. Więc to są rzeczy istotne. To, że zmieniamy raptownie kierunek, to co są te filmy Ankle Breakers, że zmienia kierunek, on się przewraca, ja penetruję do końca, jest to tak szybko robione,
To jest oczywiście umiejętność. Te osoby, które były przed południem, ja rzeczywiście tego nie komentowałem i to nie chodzi o to, że ja oceniam grupy, żebyście byli, ja to nie jest kompletnie moją intencją, ale było widać, że im były te trudniejsze ćwiczenia, im były, jak przeszliśmy do zwinności, przeszliśmy do zmiany kierunku, to tym bardziej tej zmiany kierunku z dotknięciem pachołka, to tym trudniej to wszystko przebiegało, tym gorzej to wszystko wyglądało. Pokazuje to, ile w tym zakresie jest pracy. I rzeczywiście, bo to jest taki truizm, słuchajcie, że myśmy się, ja się wychowywałem, ja się uczyłem biegać, skakać, nie wiem, bić, strzelać na podwórku, bo ja spędzałem pewnie wtedy, gdy byłem w wieku tych dzieciaków, byłem na dworze cały czas, żeśmy przez płoty skakali, nie wiem, na jabłka chodzili, kradli te jabłka, nie wiem, coś tam jeszcze i to nas kształtowało w sensie sprawnościowym. Dzisiaj tego nie ma, no dzisiaj jeżeli my tego nie zrobimy, to po prostu tego nie będzie. Co z tego, że to dziecko jest mądre, że ono jest decyzyjne i tak dalej, jeżeli ona nie ma mobilności. Koszykówka jest coraz dynamiczna, bardziej dynamiczna, to nic nam to nie da po prostu. No, osiągnie pewien poziom i koniec. Więc to są rzeczy, które musimy próbować. Oczywiście ja znowu jestem daleki od oceniania, to jest trudne, to nie jest proste. Natomiast ważne jest to, żebyśmy próbowali to robić. W takim zakresie, jakim oczywiście mamy możliwość. Więc to jest jakby w układzie tym szybkościowym. Nie chcę was już zanudzać, chciałem wam tylko, żebyście zobaczyli taki troszeczkę obraz tego wszystkiego, jak to docelowo wygląda, bo to jest czasem ważne, żebyśmy wiedzieli, do czego dążymy, prawda, gdzieś tam dalej. Bo to jest, ja zawsze mówię, że nie jest kwestia pokazać jedno, dwa ćwiczenie. Kwestia jest, jeżeli wchodzicie w taki proces pracy z grupą, wiedzieć, co ja mam zrobić na początku, co ja mam zrobić w środku i na końcu. Co jest A, co jest B, co jest C, D i tak dalej. Ja wiem, jak od jednego do drugiego przechodzić, jak to po drodze ten proces kształtować. Więc to jest chyba, wydaje mi się, najbardziej istotne. Stąd też jakby taka była moja intencja, idea, żeby wam to pokazać w ten sposób. Oczywiście tych ćwiczeń szybkościowych w formie takiej zintegrowanej jest bardzo dużo. Natomiast jeszcze wracając do testów, jeżeli wprowadzimy do tych testów piłkę, to osiągamy jeszcze jeden komponent. Komponent techniczny możemy troszeczkę sobie ocenić, prawda? Bo w tym slalomie różnica czasu, w slalomie z piłką i bez piłki, ona też będzie pokazywała nam, na ile ta piłka temu gościowi czy tej gościnie przeszkadza, nie? Tak? Bo ona będzie przeszkadzała. Tutaj mówiłem, ta liniówka była z piłką, to ona była na zasadzie takiego rytmu kozłowania, co krok to kozioł, nie? Czyli oni wykonywali po te 7-8 kozów na tych tam, nie wiem ile to było, gdzieś 14 metrach, nie? Potem jak powiedziałem, żeby to zrobić na trzech kozłach, to ta prędkość od razu wzrosła, natomiast znowu były problemy z tym kozłowaniem. No to nie jest, słuchajcie, wyszkolenie gracza to nie jest proste i to każdy wie. Tutaj to jest najtrudniejsza praca, ja to zawsze podkreślam. I koniec, kropka, postawimy kropkę. Natomiast jeżeli chodzi o te aspekty wytrzymałościowe, to znowu, no tu jest, wydaje mi się, że ważne, że można to robić i trzeba to robić w układzie, według mnie, zintegrowanym, takiego treningu zintegrowanego, treningu koszykarskiego z treningiem motorycznym. Ta motoryczność i ta energetyka wysiłku, jak ją możemy kontrolować? Oczywiście możemy ją kontrolować intensywnością i czasem, w jakim czasie będzie trwało dane ćwiczenie. Tak? Wynika to z faktu wszystko znowu funkcjonowania naszego organizmu. No bo jak sobie wyobrazicie, że zaczniemy biec na maksa, no to będziemy biegli 10 km na maksa? No nie, bo by rekord wtedy był w tym. Rekord by był zdecydowanie, czas by był po prostu astronomiczny wtedy. To się nie da, bo my będziemy nam, to ta intensywność będzie spadała. Z czego to wynika? Dlatego, że tak jak mówiłem, te zasoby, które nam dają dużo energii, one są na krótki czas. To są te zasoby, które nam dają szybkość. Jeżeli chodzi o wytrzymałość, to drugi rodzaj wytrzymałości w tych wysiłkach takich powyżej 10 sekund, powiedzmy do 2-3 minut, to jest maks, to jest tak zwana anaerobowa wytrzymałość. To jest wytrzymałość laktatowa, bo ta pierwsza, o której mówiłem w tych wysiłkach szybkościowych, jeżeli zrobimy przerwy, to oni się nigdy nam nie zakwaszą. Odpowiednie przerwy. Tutaj przy takim przedłużonym wysiłku, przy tej wytrzymałości, to często jest nazywane w takim żargonie trenerskim wytrzymałością szybkościową, przy tym rodzaju wytrzymałości ten wysiłek będzie powodował to, że nam zacznie się wytwarzać laktat i w trakcie meczu oczywiście to zakwaszenie będzie
coraz większe. Dlaczego ono jest ważne i dlaczego nad wytrzymałością beztlenową musimy pracować? Ponieważ ono zaburza nam później koordynację, szczególnie zdolność różnicowania, czyli to, co jest precyzja podania, precyzja rzutu i to, co jest szybkością reakcji. Czyli to jest też niezwykle istotne ze względu na to, że koszykówka generalnie jest grą reakcji. Tak jak reagujemy na różne rzeczy, które się dzieją na boisku, decyduje o tym, czy jesteśmy skuteczni, czy jesteśmy nieskuteczni. Więc dlatego to warto kształtować. Więc tutaj ja już nie będę wchodził. Kwestia energetyki wysiłku to jest glikogen, mamy go dosyć dużo. Tylko żebyście, tak chcę tylko wam powiedzieć, żebyście pamiętali o tym, że ten glikogen też się oczywiście w trakcie meczu, on się nam wyczerpuje, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie wypocząć. Więc to zmęczenie musi narastać i resynteza, tak jak w przypadku fosfokreatyny, ona jest bardzo szybka, to glikogenu jest długa. Po 2 godzinach to jest raptem 40%. Natomiast do pełnego wypoczynku potrzebujemy 48 godzin. 24 godziny to jest na poziomie gdzieś koło 60%. Więc też to tak mówię, no, bardziej trochę docelowo. Więc to jest jakby ten drugi, czyli te wysiłki takie, powiedzmy, wykraczające poza 10, gdzieś wchodzące w układ 90 sekund, to będzie ta wytrzymałość szybkościowa. Później powyżej tego, czy powyżej, no powiedzmy, że umownie, tak umówmy się, weźmy to tak umownie. Powyżej tego w układzie już 3-4 minut będziemy podprogowo kształtować tlenówkę. Ona będzie, metabolizm tlenowy będzie metabolizmem dominującym. Te czasy, gdzie się chodziło w góry i się spacerowało 2 godziny, czy biegało, to już minęły. W tej chwili w taki sposób pracuje się nad tlenówką. Tlenówka generalnie w baskecie mało występuje. Tlenówka w baskecie mało występuje w sensie wysiłkowym. Ona ma bardzo istotne znaczenie. Myśmy robili takie duże badania w 3x3. Ona ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o odpoczynek, o restytucję, tak? Czyli dojście, taką odnowę, odnowienie wszystkich funkcji. Więc ona ma ogromne znaczenie, takie szybkie dojście do siebie, mówiąc kolokwialnie, po wysiłku tym, czy jakimś meczowym, czy treningowym. I ten fundament tlenowy, on jest zawsze, będzie bardzo ważny, ponieważ to jest rzeczywiście baza do innych rodzajów wytrzymałości. Czyli pamiętajcie o tym, że te wysiłki 4-minutowe, 5-minutowe, też będę tutaj takie ćwiczenia wam pokażę. One też są bardzo, bardzo istotne, ale to jest troszeczkę inna rzecz. Tak? Czyli ta pierwsza to jest to depnięcie, to jest szybkość. Druga to jest to transition, że ja biegnę, jak jest, nie ma przerwy. Czyli biegnę do ataku, gramy, wracamy z powrotem. 24 sekundy graliśmy, wracamy z powrotem, mamy już 48. Wracamy jeszcze z powrotem, a jak wszystko się odbywa na dużej intensywności, więc te sekundy się gdzieś tam dodają, namnażają. No i do tego też potrzeba po prostu tej energii w takim układzie troszeczkę przedłużonym. Nie wiem, czy to jest jakby ok? Tak to mniej więcej wygląda. Tak? Więc to tyle. Zaczniemy. Teraz przejdę do tych ćwiczeń. Jeżeli będą oczywiście później jakieś pytania, będę miał do was prośbę, żebyśmy pewne rzeczy mierzyli. Dobra, macie komórki, żeby coś zmierzyć? Bo później to będzie potrzebne troszeczkę. Dobra, chłopaki, chodźcie. Wiesz co, weź postaw pachołek tutaj na linii rzutów wolnych, na tym, wiesz? Ja mówiłem o tym komponencie szybkości reakcji, który jest w ogóle, jeżeli chodzi o prędkość poruszania, czy biorąc pod uwagę zdolność, szybkość jako zdolność, jest parę takich ćwiczeń reagowania na różne bodźce, na różne sygnały. Potrzebna jest tak, że ustawicie się z 6 i 6, 6 będzie tutaj ćwiczyło, tak? W rzędzie jeden za drugim. Moment. Drugi bez piłki, drugi jest bez piłki, ok? Drugi jest bez piłki.
wy zostańcie tutaj, ja pokażę i zrobicie później to samo tam. Dobra? Drugi jest bez piłki, stańcie, szóstka, jeden za drugim. Ok. Ale przesuńcie się troszeczkę. Dobra. Mamy technikę, egzekwujemy i jednocześnie będzie ten element reakcji. Czyli w postawie trzymasz sobie piłkę na prawym biodrze, brawo, tak jest. Zaczniemy od tego, że będziesz sobie grał krokiem skrzyżnym, tak? Czyli jak w lewo, to musisz co z piłką zrobić? Musisz tą piłkę sobie troszkę zeswingować, zgadza się? W lewo lewą ręką, w prawo prawą ręką. Natomiast ty mu będziesz zawsze ten, który jest bez piłki z tyłu, będzie mówił w prawo albo w lewo. Chcecie po angielsku? Może z lekcji angielskiego zrobimy? Right, left. Wiecie jak to jest? Right, prawo, left, lewo, tak? No zrobimy lekcję angielskiego. Right, left. Ok? No. Ale masz jeden kozioł. Teraz mu dajesz piłkę, tak? Pozycja. No i ty idziesz na koniec i to samo mówisz. Ale głośno to powiedz, żeby wszyscy słyszeli. Piłeczka. Jak najszybciej reagujemy. Od razu jest, słyszycie to, od razu jest skrzyżny krok. Postaraj się jednym kozłem. Piłeczkę mu daj. Wiesz co, oni zawsze mówią z tyłu, wiesz? O. Głośno mówimy. Jeden kozioł. Ale masz od razu po prostu atakować. Dobra, stop. Tutaj możemy oczywiście sobie zmieniać sposób. Moment. Dobra. Teraz tak samo, tylko dotykamy go albo w prawy bark, albo w lewy bark. OK? Tam, gdzie dotkniemy, w tą stronę idziemy. Moment. Zmiana jest taka, że gramy jab step teraz, nogą jednoimienną. Dobra, mijamy. Rozumiemy? OK, go. Ale to na maksa trzeba iść. Hej, to jest ogień. Jeden kozioł. No, o właśnie. Jeden kozioł, donieś tą piłkę do końca. No dobrze. Dobrze, nieważne. Ważne jest, że jeden kozioł. Dotknij go porządnie. Oczywiście to musi być ogień. Ale zobaczcie, że przy tym ustawieniu tą proporcję mamy mniej więcej zachowaną, nie? Bo jest 6. Nie? Gdzieś tak jakbyśmy ten czas podzielili, to mamy tą proporcję 1 do 6. 6 tak naprawdę odpoczywa, 1 ćwiczy. Zgadza się? Dobra, jeden kozioł. Jeden kozioł. No śmiało. No próbuj. Zrób jakiś inny dwutak. Nie musisz normalnego. Zrób inny dwutak. Zrób kompletnie inny dwutak, ale zrób dwutak. Zrób asymetrycznie, rzuć. Wszystko jedno. Dobra. Teraz jakbyś stanęła pod koszem, wiesz, będziemy pokazywać, żeby na sygnał wzrokowy. To są bardzo proste rzeczy, zobaczcie, ale są różne sygnały. Hop, no dajesz. Już następny, no stawaj. Jak chcecie, może być skrzyżnie, może być jak chcecie. Każdy piłkę, weź jeszcze jedną piłkę, jeszcze teraz.
Jeden kozioł spróbuj, wiesz? Dobra, stop! Ja tylko chcę pokazać ćwiczenia, więc to nie będę tego, żeby nie każdy będzie ćwiczył. Teraz jest pierwszy bez piłki, pierwszy bez. Przesuwamy się do tyłu. Troszkę jeszcze za linię, za trzy. Ok. Teraz ćwiczenie będzie polegało na tym, przejdźcie sobie troszkę z boku, żebyście widzieli. Dobra, nie, wy zostańcie. Jeszcze troszkę, żebyście widzieli. Polega na tym, że jak jestem za, rzucam piłkę, mogę ją, najlepiej ją rzucić, nie za daleko. Jak po chwycie od razu wychodzisz w górę i rzucasz do kosza, tak, z wyskoku. Nie idziesz do końca, tylko rzucasz od razu z wyskoku, dobra? Zabierzemy tylko pachołek. Ok? Dobra? Proste ćwiczenie. Buch. No idziesz. Tak jest. No i dalej, jedziemy. Jeden za pierwszy, no i dalej, jeden za drugim. Nie, ale rzuć mu piłkę, rzuć mu. Dobra, może być w prawo lub w lewo, wiesz? No masz. Nie za mocno, bo widzisz, nie dogoni jej. I od razu wyskok. Tak jest, rękę. Dobrze. Dobra, stop. Teraz jeszcze raz wrócimy troszeczkę bliżej. Weź piłeczkę, wszyscy z piłkami. Dobra, wy zostańcie z piłkami. Aha, stańcie, dobra, żeby widzieć. Dobra. Teraz tak, zadanie jest takie. Możesz, jedna ręka jest potrzebna do tego, że piłkę możesz trzymać. Stój w postawie. Tak, ale będziesz kozłował piłkę, będziesz kozłował ją. Teraz kozłuj w miejscu. Tak jest, dobra. Wiemy, że będziemy tu kozłować, tak? Teraz zobacz, dajesz mu rękę tak, żeby na wysokości, ty patrz tam, na wysokości głowy dajesz mu rękę, tak? W momencie, gdy zobaczysz, że tu się pojawia, to w przeciwną stronę grasz, ok? Dobra, poczekaj jeszcze. Natomiast popatrzcie, spróbujemy kozłować i od razu, jeżeli tu jest ręka, to od razu robię to i startuję. Dobrze, by nogami tak zapracować, ok? Żeby sobie ustawić od razu w tą stronę. Dobra? Kozujemy i jedziemy. Jeżeli w drugą stronę tu się pojawi ręka, to zrobimy zmianę kozły od razu przed sobą, bum, i gramy w tą stronę. Ok? Spróbujecie? Ważne są te nogi, żeby tu zapracować nogami. Ok? Jasne to jest? No to dajemy. No dawaj. Po prostej. W drugą stronę. Stop! Ale wy musicie od razu reagować. Zobacz, zrób tak. Tak, wiesz. Bum, żeby on taki flash. O, właśnie. Okej, no. Dobrze. Okej. Dobra. Na środek. Jeden z pary jest po jednej stronie, drugi po drugiej. Znowu bardzo proste ćwiczenia. No, w parach się dobierzcie. Jeden z pary tu, drugi tu. Jeden jest po jednej stronie linii, drugi po drugiej. Jeden po jednej, drugi po drugiej. Jeden po jednej, drugi po drugiej. Ok? Dobra, no, przesuń się troszkę. Bliżej siebie trochę. Tak? Bliżej do siebie. Bliżej do siebie. Jeszcze bliżej. Tak gdzieś. O, dobra. Teraz tak, tam macie za sobą tą przerywaną linię, widzicie? Czarną.
widać, ona jest najbardziej widoczna, tak? Gracie sobie, jak to się gra, papier, nożyce, szkło, tak? OK? Ten, który wygra, ucieka do tej czarnej linii, czyli w swoją stronę. OK? Ten, który wygrał, czyli jak wygrasz, od razu się odwracasz, bum, tam. Ty go do czarnej linii gonisz. Jak go dogonisz, to jest punkt dla ciebie. Jak przerywanej czarnej. Nie, normalnie przodem. Uciekasz, nie tak jak w berku. OK? Do czarnej. Jeżeli dogonicie, dotkniecie, to jest punkt dla tego, który gonił. Do końca? Tak, a jeżeli on przekroczy czarną linię bez dotknięcia, to jest punkt dla niego. OK? Gramy do dwóch punktów. Kto będzie miał dwa punkty, wygrywa. Trzeba kozłować, jak się goni, jak się ucieka? No trzeba kozłować. No, jak będziesz, biega się w baskecie z piłką, widziałeś to kiedyś? Co? Ile możesz kroków zrobić z piłką? No? Jak się biega. Dwa? No, okej. Jasne? Dobra, jedziemy, no. Już? To rewanż. Jest punkt, jak się kogoś złapie? Tak, jak złapiesz, jak dotkniesz do czarnej linii, do przerywanej linii. Jak mi się udało uciec i go złapałem, to wygrałem? No ale ty jak uciekałeś, to ty masz punkty. Uciekasz, tylko uciekasz. Nie łapiesz go. Ale... jak go złapałeś, to masz dwa punkty, to wygrałeś. Rewanż teraz. Jest? Już? Dobra! Dalej. Robimy sobie ósemkę. Ósemkę sobie robimy, no śmiało. Dobra. Dalej uczymy się angielskiego. Tu będzie, wy jesteście, dobra, poczekajcie, dobra, okej. Już wiemy, o co chodzi. Wy jesteście czerwoni, czyli red, tak? Wy jesteście biali, czyli white, tak? Flaga. OK? Operowanie piłką, tak jak robicie sobie ósemkę, red, to red ucieka, tak, teraz ja będę sygnał dawał, white, to white ucieka. Zasady te same, do dwóch punktów, OK? Go! Przesuńcie się, no, rozciągnijcie się trochę. Jeszcze się przesuńcie. Red! No, dawaj dalej. White! White! Okay. Red! Bliżej siebie trochę, ja przepraszam, że nie zwracam na to uwagi, ale poczekaj. Już macie dwa, nie? Tak. Jest już, dobra. Kto wygrał, to sobie robi, kto przegrał, tak? Jeden przysiad, tylko jeden przysiadzik. Dobra, jeden przysiad, dobra. Teraz piłki kładziemy obok siebie, na środkowej. I teraz będę mówił tak, zobaczcie, kostki, kolana, biodra, głowa. Łapiemy się za kolana, łapiemy się za kostki, złapiemy się za biodra, łapiemy się za głowę. OK? OK? I teraz, jak powiem liczbę podzielną przez 3, to wy startujecie, a jak powiem podzielną przez 4, to wy startujecie. A gorzej, jak się będzie przez jedno i drugie dzieliła, nie? Dobra. Dobra, zrobimy green, dalej uczymy się angielskiego.
green and blue. Ok? Niebieski, zielony, niebieski. Podnosicie, ten kolor ucieka, zabieracie piłkę i uciekacie. Tak, ta sama zasada. Co? Green, blue. Bo dotykacie. Kolana dotykamy, normalnie jest głowa, kolana cały czas pracujemy. Jest potem hasło green albo blue. Zabieramy gałę i uciekamy kozu kozem. Wy jesteście, wyście byli co, green? Wy jesteście green, a wy jesteście blue. Tak, oczywiście, przeciwnik też bierze piłkę. Przeciwnik też, ten, który nie biega, bierze, znaczy, który nie był wywołany, bierze piłkę. No jedziemy, kostki, głowa, kolana, bioda, kostki, głowa, green! No dawaj. Kolana, biodra, kostki, kolana, biodra, głowa, kostki, blue! Ale nie, nie, najpierw piłkę musisz wziąć, a potem dopiero go możesz gonić. Nie możesz bez piłki udać. Dwa już masz? No to rewanż. No, gramy. Kolana, głowa, kostki, biodra, blu! Dobra. Okej. Dobra, usiądźcie sobie na razie w środku, odpocznijcie. Pomożesz mi ustawić, wiesz co? Tak samo jak z drugiej strony tam, wiesz co, po przekątnej, dobra? Cztery płotki potrzebujemy. Pachołki. Dobra, zrobimy element wytrzymałościowy. Znowu bardzo proste ćwiczenie. Oczywiście możecie sobie robić co chcecie. Tutaj różne rzeczy, materace dokładać, nie wiem, różne można rzeczy stosować. Mnie bardziej zależy na tym, żebyśmy to zrobili w układzie takim. 4 minuty spróbujemy zrobić, dobra? Żebyście, kto będzie miał czas, żeby wziąć jednego chłopaka i zmierzyć mu, ile on w tym ćwiczeniu będzie odpoczywał, a ile będzie ćwiczył, tak? Proporcje w ciągu tych 4 minut, dobra? Możemy się tak, żebyście zobaczyli, że to nie jest oczywiste, że jeżeli trwa 4 minuty, to 4 minuty ćwiczy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, byśmy zrobili też, też byśmy zdiagnozowali drugą rzecz. Okej. Okay. Mianowicie, ile zrobią, ile okrążeń, dobra? Że ile skoków zrobią w sumie. Ile tych płotków przejdą? Będzie ktoś liczył, może pani policzyć? Tak, jednego chłopaka po prostu wziąć, nie? Żeby bo to musimy na jednym zrobić. Tego samego sobie weźcie, upatrzcie, nie? Natomiast ćwiczenie polega na tym, że z piłką, panowie, patrzymy. Z piłką sobie skaczecie, te płotki nie są za wysokie, sobie skaczecie o bunusz. Możecie to robić, ja jestem nierozgrzany i się boję, żeby mi coś nie walnęło. Możecie sobie robić to z takim doskokiem, tak? Hop, hop, hop. Hop, hop, żeby było bezpieczniej, tak? Z takim odskokiem jeszcze między, rozumiemy? Ok? Z piłką to robicie. Potem ważne jest to, żeby od razu po lądowaniu
od razu po lądowaniu jest do minięcia, czyli jest hop i od razu jest szybko do minięcia. Robicie slalom i na końcu robicie sobie rzut do kosza, tak? I przychodzicie tam do rogu i będziecie to robić znowu w drugą stronę, tak? Na prawą rękę już mieliśmy na lewą zrobić, ale już ustawiłem na prawą, więc zrobimy na prawą. I tak będziemy sobie ćwiczyć. Cały czas wokół. Rozumiemy? Szóstka zaczyna tam w rogu. Szóstka z piłkami zaczyna. Nie, ja będę 4 minuty będziemy ćwiczyć, wiesz? Karolina mówię, że skończy. Jeszcze ten, cały czas, ogólny czas. Ogólne 4 minuty i jeszcze by trzeba było zrobić, ile on ćwiczy, a ile odpoczywa, nie? Ale to tylko na stoperze, czy? Znaczy na stoperze, najlepiej było gdzieś spływać. Czyli od momentu, kiedy rzuci, później wyłączamy jak po rzucie, tak? Jak po rzucie, jak idzie sobie i stoi, to jest wyłączone, to jest, przez przerwa, nie? Złap ogólne 4 minuty. A ja ogólne skoki. Same skoki. Nie masz stopera w telefonie? Ja mam. 4 minuty. Cztery. Dobra? Gotowi? Ok? Ostrożnie ćwiczymy. Go! Ale bez konia, nie z kozły. A możesz trzymać? Trzymaj piłkę w rękach. W rękach trzymaj. W rękach trzymaj, tak. Dawaj, dawaj, dawaj. Graj, 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 graj! Dawaj. Nie odpoczywają. Przy 12 nie odpoczywają. Nie? Mówię, że przy 12 nie odpoczywają. Jeszcze jakbyś rozrzuciła tak normalnie tu do tej strefy takiej tu, wiesz, do środka, tak jest boisko do siatkówki, tutaj do tego pola ataku, jakbyś rozrzuciła, no powiedzmy 12 tych... Do tego kwadratu. Ja, normalnie tak, wiesz, w rozsypce rozrzuć 2. Nie ma znaczenia, 4, czy one będą... 6, nie ma znaczenia, wiesz, 6, 8, 10, 12. Dobra, czekaj, weźmy 14. Ok? Tu normalnie tak, wiesz? Ile mamy czasu? Wiesz co? No dobra. Będziemy musieli pilnować, żeby oni brali właściwe talerzyki, wiesz? Dwa z właściwej strefy. Bo ten zespół, który tam będzie rzucał, będzie zabierał stąd, a ten zespół, który będzie tam rzucał, będzie zabierał od ciebie, stamtąd, wiesz? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 11, 12. Policz, czy tu jest? Policz, ty masz dobry wzrok. Policz, czy jest 14.
Więcej? Stop! Chodźcie, chodźcie! Żyjemy? No ale troszkę, trochę tak nabrali, nie? Rumieńców. Ile było skoków? Ile? 52 razy, 52 skoki. Czystej pracy minuta 58. Czystej pracy minuta 58. Czyli połowa, zobaczcie, połowa była pracy, połowa 4 minuty ćwiczenie trwało, połowa pracy, ale widać, że popatrzcie na nich, nie? To widać gołym okiem, nasza intuicja trenerska nam podpowiada, że troszkę ten... Usiądźcie sobie, rozluźnijcie się. Dobra? Napijcie się, tak, napijcie się, chłopaki, napijcie, brawo, brawo, dobrze, brawo. Proszę? Zabrać te płotki. Ja, wiesz co, weźmiemy i ustawimy, 3 będziemy potrzebowali z każdej strony. Wiesz, zrobimy je tutaj tak, zrobimy tu. Tu. Zrobimy tu. I zrobimy tu. Albo nie. Nie, zostaw. Pałki, pałków nie będziemy dawali. Pałków nie będziemy dawali. Dobra, chodźcie! Chodźcie, weźmy... Hej, hej! Uwaga, chłopaki, teraz jest, będzie ćwiczenie. Ćwiczenie będzie w formie rywalizacji. Pan trener Paweł was podzieli. Pan trener Paweł, panie trenerze, proszę podzielić na 2 grupy. Ćwiczenie będzie rzutowe, ale wytrzymałościowe. Ale na 2 równe, czy jak? No, takie, żeby były takie równe, żeby mogły rywalizować. O, ja cię kręcę, no. Sprzęt mi niszczysz. Kto to nadepnął? Uwaga, chłopaki, ćwiczenie jest takie. Jedna drużyna, druga. Tak? Będziecie, wystartujecie z czerwonej linii, tak? Poczekajcie. I teraz tak. Najlepiej jakby dwóch z boku rzuca pola 3 sekund, dwóch będzie rzucało z przodu na początku. Dwóch z boku, ok? Rzucacie do kosza. Ale spoza pola 3 sekund, nie wolno rzucić z wyskoku. Nie ma lay-upów, ok? Teraz tak. Jak traficie, to kozłujecie i z tej strefy tutaj, po tej stronie przeciwnika, zabieracie grzybek, kozłujecie z powrotem, nakładacie ten grzybek na tyczkę, tak? I po tym możecie dalej rzucać, ale jeżeli rzucałem ze środka, to muszę z której strony z boku. Jeżeli z boku, to ze środka albo tam z boku. Nie możemy 2 razy rzucać z tej samej strony pola 3 sekund. Czy to jest jasne? Nie możemy. Jeżeli nie trafimy, nie trafię, to zbieram piłkę, wykozłowuję sobie, mogę się zatrzymać, obrócić, rzucić w ten sposób po piwocie. Możecie sobie kozłować wokół, rzucić w ten sposób, jak chcecie. Ok? Wasza sprawa. Jasne? Aż traficie, traficie, kozujecie, zabieracie grzybek. Która drużyna wcześniej zabierze wszystkie grzybki, wygrywa. Będzie miała grzybki na tyczce, wygrywa. Czy to jest jasne? Tu startujemy z czerwonej linii. Jasne to jest? Wy zabieracie grzybki stąd, a wy zabieracie grzybki stąd. Czekaj, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, jest ok. Będziesz tutaj tu pilnowała?
Za czerwoną linią stajemy. Jasne to jest? Wszystko jest jasne dla was? Go! Spoza pola 3 sekund! Wygrali. Raz, dwa, trzy, pięć grzybków zostało. To już nie ma... Wyście, oni zabierali, tak? Oni źle zabierali, czy wyście źle zabierali? Co? Dobra, zmiana stron, już wiemy co robić. Raz. Zmiana stron. Czekaj, 2, 4, 6, 8, 9, liczy ktoś? 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ready? Hey! Go! Dawaj, dawaj! Jedziemy, jedziemy! Wygrali dwa razy, ale dobrze, brawo za walkę, brawo za walkę, tak, dwa pajacyki sobie robimy, ok. Dobra, teraz tak, trójeczka zostanie tutaj z piłką, jedna piłka, jedna trójka, jedna piłka, albo nie, zrobimy, dobra, zrobimy jeszcze najpierw jedną rzecz. Trójka z piłkami pod kosz. Trójka z piłkami pod kosz. Trójka tylko. Druga trójka tam pod kosz z piłkami. Wy jesteście podającymi i zbierającymi. Teraz trójka bez piłek. Trójka bez piłek tu twarzą w tamtą stronę, jedna trójka twarzą w tamtą stronę. Okej. Posłuchajcie, wy podajecie im do rzutu, tak? Wy natomiast będziecie biegać, ci, którzy są w środku, będziecie biegać po linii prostej, w środkiem cały czas, okej? Zawsze piłkę dostaniecie od środkowego, tak? Do tego, co w środku. Wy będziecie biegać teraz na razie pierwszy raz do łokcia, ale potem będziecie biegali po przekątnej, czyli od tego łokcia do tamtego. Wiecie, co to jest łokieć? I od tego łokcia do tego, ok? Środkowy zawsze na środku. Środkowy będzie miał jedno dodatkowe zadanie, że będzie musiał okrążyć tą tyczkę. Po 2 minutach będzie zmiana
o jedno miejsce, dobra? O jedno miejsce będzie zmiana zgodnie z ruchem wskazówek zegara, patrząc do przodu. Czyli ty będziesz tam, tak? Po 2 minutach zaczniesz biegać tamtym torem, ty będziesz biegał tu tym torem, a ty będziesz biegał z tamtej strony. Ok? Spróbujemy. To jest trochę, organizacja tego ćwiczenia jest skomplikowana, ale znowu nam chodzi o to, żebyśmy pobiegali. Możemy jakiś czas? Jedziemy, 2 minuty. Zaczynamy od 2 minut. Rzucacie, dostajecie piłki, rzucacie i biegniecie na drugą stronę. Po przekątnej, po prostej. Rozumiemy? Tak, no może być spoza pola 3 sekund, tak? Cały czas biegamy. Czy, ok? Tylko uważajcie, bo jest was 6, więc to będzie trochę, trzeba będzie tutaj uważać, być skoncentrowanym, patrzeć, obserwować boisko, co się dzieje, żeby się nie zderzyć. Jasne? Go! Tak, biegacie tam. Stop! Stop! Jeszcze raz. Dobra, stańcie tutaj. Stań tu. No, chodź bez piłki. Tu. Tutaj w środku stań. Stań tu z tej strony. Ty zaczniesz od podania do niego. Jeszcze nie. Ty zaczniesz do niego, ty do niego, ok? Tam tak samo będzie. Moment. Po rzucie. Biegasz po przekątnej, dostajesz piłkę od niego wtedy, tam po drugiej stronie rzucasz, rozumiesz? Tak? Ty biegasz po przekątnej, dostajesz piłkę od niego, po drugiej stronie rzucasz. Ty biegasz po prostej i dostajesz piłkę od środkowego, tylko musisz taką pętelkę zrobić wokół koła i biegasz dalej, wokół tyczki. Ok? I cały czas tak biegamy. Jasne? Po dwóch minutach wracacie do pozycji wyjściowej, czyli tutaj, tam czy tu, wszystko jedno. Ok, dobra, jedziemy. No hop. No rzut i biegamy. Biegamy. Dobra, biegaj. Stań do podania. Podającego nie ma jednego. Stop! A jak tam się zgubił ten zbierający jeden? Gdzie on jest? 3 powinno być tam, nie? Ty tam byłeś? A ty jak tam zawędrowałeś? Ty tylko podajesz, zbierasz i podajesz. Ok? Dobra, dajcie im piłki. No gdzie jest 3? Przejdź tam. No gaz. Spróbujemy, żeby to było widać, że to jest dobrze. Go! Ale macie się mijać, a nie na siebie wpadać. No i rzucaj. Tak jest, i biegaj. Tak. Dalej biegamy. Dalej, dawaj. Dawaj. Ile mamy czasu? Dawaj. No, hop. Giganci, dawać. Jeszcze. Biegaj cały czas. Dobra, stop. Okej. Damy im spokój już. Zmiana, żeby jeszcze drudzy, zrobimy zmianę, nie? Żeby pobiegali. Zmiana. Wiecie, co macie robić? No tam zacznijcie, tam stajemy. Środek,
skrzydło, skrzydło, środek, skrzydło, skrzydło. O, tam, tam, tam. Wiecie, jak macie biegać? Wiecie, jak macie biegać? Po przekątnej biegasz tam, tak? Ty po przekątnej biegasz tam, ty biegasz środkiem, tylko z pętelką. No? Długo, 2 minuty. Wszystko jasne? Hej! Patrzymy na mnie, hej! Jasne wszystko? Tak. Ok, go! No i biegamy. Dawaj. Nie wpadać na siebie. Patrzymy, gdzie kto biega. Pętelkę masz zrobić, pętelkę. No i dawaj. No i zbierając, a ty za 3 walisz. No dawaj, dawaj, patrz, już mi tu już. No jasny gwint. Ale tyś na środku. Dobrze. Hey, go, go, go! Biegaj, biegaj! Dalej biegaj. Śmiało. Ile jeszcze jest? Nie mierzymy coś, czy nie? No to 18. Stop! Dobra, chłopaki. Brawo. Chodźcie. Chodźcie, brawo. Żyjemy? Ale wytrzymali jesteście, wytrzymałość macie jak diabli. Dawaj, 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 chodźcie, brawo. Chodźcie, krzykniemy sobie. W jaki macie okrzyk? Play hard. Ja mam, ja powiem, ja mówię, tak? Ja play, a wy hard? Okej. Okay. Play? Hard! Brawo chłopaki, brawo, brawo. Brawo dla chłopaków. To było dwie, słuchajcie, 2 minuty było, nie? Gdybyśmy zrobili 3, moglibyśmy zrobić 4. Tylko to by, widzicie, że to jednak to obciąża, nie? Obciąża mocno. Natomiast czego nie zrobiłem? Chciałem zrobić też, podzielić grupę na 4 części. Można zrobić w takiej formie stacyjnej. Jednak zasadnicza część tego ćwiczenia to jest 90 sekund krzyżówka. Ale 90 sekund. Zaczynając z linii środkowej, normalna krzyżówka. Tylko musimy te 90 sekund mierzyć. Jedna grupa, robimy sobie co chcemy. Mogą być jakieś tam podania, jedna część ball handling, jedna część powiedzmy będzie kozłowała sobie tam gdzieś w miejscu i tak dalej. Tak, żeby nie mocno angażujące ćwiczenia, bo celem jest ta krzyżówka, którą chcemy, żeby każdy zrobił 2 razy. Czyli te 90, ale to trzeba iść wtedy, te 90 sekund w trupa trochę trzeba iść, nie? To już jest taki, to już jest mocny wysiłek. I to jest jedna rzecz. Oczywiście możemy te 90 sekund sobie zrobić w grze 1 na 1. Wystarczy zrobić, podzielić grupy, jest jeden rząd, drugi rząd, jednego człowieka do obrony. Znaczy 90 to będzie za dużo, ale powiedzmy, że zrobimy 60 sekund. 45 już będzie dobrze. I broni. Tego dopiero zmiana. Tylko że to buduje tą wytrzymałość, nie? I wtedy to jest nie klękają. No. Czyli tu by było 4 minuty, 2 minuty, tam jest 90 sekund. Tu ta krzyżówka i te obrony to jest na maksa, nie? A to widzicie, te 4 minuty, nawet jeżeli oni nie biegają, oni sami sobie to, bo nie są w stanie szybciej biegać. I oni sami, te tempo, ono może spadać potem. Możemy oczywiście tu rzuty liczyć, nie? Celne. Bo też możemy sobie liczyć celne rzuty na zmęczeniu, nie? Możemy sobie tyczki ustawić albo takie te spaty, gdzie mamy, z którego miejsca chcemy, żeby oni rzucali. Możemy sobie to dowolnie robić, nie? Ale co jest ważne, żeby zrobić tą nakładkę czasową i tej intensywności. I wtedy mamy to, co chcemy w sensie energetycznym. Czy to jest jakby
Okej? Okay? No dobra, chłopak, jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę.